Cichociemni byli to żołnierze polskich sił zbrojnych, zrzucani na spadochronach do okupowanej Polski w celu walki z niemieckim okupantem. Hieronim Degutowski, pseudonim Zapora, urodził się 24 września 1918 roku. Żołnierz polskich sił zbrojnych, legendarny dowódca oddziałów partyzanckich Armii Krajowej. Najmłodszy z dziewięciorga dzieci Jana Degutowskiego. Jakim człowiekiem był Zapora, tak osobiście? To był harcerz od urodzenia i do końca swojego życia. Nie pił, dzięki temu zawsze był przytomny przy opracowywaniu tras, jakimi nas prowadził. Był szczupły, energiczny był i stanowcze słowo miał. Jakie wygląd, pogląd, jak spojrzał na kogoś, taki miał wygląd naprawdę typowo polski oficer. I był zawsze z umiarem we wszystkim. No tylko tyle, że tam różne piosenki były śpiewane, że to był wojownik pierwszej klasy, że tak, o takie ogólne, ale tak, żeby bliżej, no to nie miałem możliwości, żeby poznać. Pojechaliśmy tam na ten Ludwinów, na to wesele. I tam ich było dużo. Jeszcze pamiętam, jak śpiewały, jakie były te tańce. Zocha, Zocha, Zocha izbę zamiatała. Nama, nama, nama cieja zawołała, Zocha izbę. I ja lubiłam bardzo śpiew i to wszystko już sobie tę piosenkę zapamiętałam. Znajdujemy się na cmentarzu przy ulicy Lipowej w Lublinie. Znajduje się tu symboliczna mogiła legendarnego dowódcy oddziałów AK Hieronima Degutowskiego, pseudonim Zapora. Z wiaderkiem leciałam krowi doić. Patrzę się, chłopaki leżą przy tych dużych karabinach RKM. LKM stoi. Z ataku grobelku wyskakuje facet. Niski, taki krępy, tu papierosa miał za uchem. To był Zapora. I ja go poznałam. Gdzie pan idzie? A ja mówię, idę krowy dojść, tak jak pan widzi. To dobrze, niech pan idzie, tylko buzia o. Ja byłam niegłupia przecież, jak mogłam rozpowiadać takie rzeczy. Tu, jak się kąpała, część żołnierzy w stawie odpoczywała. Broń była w kozłach, tam wszystko, a ja bym koło tej broni się kręciłem. Ale wtedy Zapora tak wyszedł, koło młyna stanął, spojrzał na mnie, a RKM był i mówi tak, podnieś to do góry. Ja to biorę, ja to 8,5 kilo, a z załunkiem około 15 kg. I tak się zmagał. No, mówi, przyjąłbym, ale to się mówi, ale to za mało siły mówi do tego. Zapora, który był ranny, z kolei w ostatniej walce naszej, też również koło Chodla, na Kożuchówce, to było 17 lipca 1944 roku, tamśmy zaatakowali 50 Niemców wracających z piwem z Popkowic. Miejscowość, w której aktualnie się znajdujemy, to Kożuchówka, która jest oddalona od Chodla o 2 km. Ten pomnik poświęcony jest żołnierzom Armii Krajowej, którzy rozbili tutaj 50-osobowy oddział Wehrmachtu. Zaciął się LKM, czyli lekki karabin maszynowy, który blokował tą drogę Niemcom. Jakiś przytomny Niemiec też z karabinem maszynowym gdzieś wyskoczył na pobocze tu od strony Kawęczyna w jakieś krzaki. No i stamtąd tak się wcelował na drugą stronę, no i zabił dowódcę patrolu z Opola, Kordiana, i jemu szedł na ratunek, bo nie wiadomo, może tylko ranny, nasz lekarz oddziałowy, Lwów pseudonim, pochodził z Lwowa, no i jeszcze trzeci RKM-ista,
Sławek. Tak. Oddział żołnierzy zapory często przybywał tutaj do nas, do tego domu właśnie. Także jak było 30 czy 40 żołnierzy, to pół się kąpało, odpoczywało, a pół mama częstowała obiadem, bo trzeba było na to być przygotowanym. Zawsze trzeba było, panie, obiad porządny, po pół szklaneczki bimberku, bo to też musiało być. W tym lesie 24 maja 1944 roku odbyła się jedna z głównych akcji zaporczyków. Myśmy wtedy zrobili zasadzkę na 16, na kolumnę 16 samochodów niemieckich. Zginęło Niemców w czasie tej walki, która trwała ponad 2,5 godziny, około 55. Zginęło w niej 55 żołnierzy Wehrmachtu i 4 partyzantów. Idąc śladami zapory, dotarliśmy do parafii Świętej Trójcy w Chodlu. Dzięki uprzejmości parafii w Chodlu dotarliśmy do aktu chrztu jednej z naszych parafianek, której ojcem chrzestnym był major Hieronim Kudowski, pseudonim Zapory. Czy pamięta pan, jacy byli ludzie w Chodlu w tamtych czasach? Czy miał pan jakieś doświadczenia związane z nimi? To, co wiem o Chodlu, to byli przewspaniali ludzie, bohaterowie, patrioci. Stamtąd nie było zdrady. Miałem tam jakiś odpoczynek. Czy mieliśmy takie kontakty z ludnością, że zostawiało się bieliznę do wyprania? To się wszędzie kręcili ci partyzanci. Trzeba było ich tak zmieniać bieliznę. Kalesony trzeba było dać. Tatuś miał parę sztuk kaleson. To chodziła taka zbiórka. Iśmy dawali jedzenie, zbieraliśmy żywność, zbieraliśmy ciasto. Co kto mógł, to się udzielał tym ludziom. W życiu Boga Wszechmogącego, w imieniu Maryi Panny, Królowej Nieba i Ziemi, przysięgam być wiernym Rzeczypospolitej Polskiej, stać wierny na straży honoru i o wyzwolenie z niewoli okupanta walczyć ze wszystkich sił, aż do utraty mego życia. Będę bronił Rzeczypospolitej Polskiej i wyznaczonym rozkazom naczelnego wodza, dowódcy Armii Krajowej, będę bezwzględnie posłuszny i tajemnicy dochowam. Cokolwiek by mnie spotkać miało, tak mi dopomóż Bóg. A ja jako 10-latek, może 9-latek, byłem już tak zwany na czujce, latałem, jeździło tu, chodziłem wszędzie po kolonii, czy gdzieś ktoś, Niemców nie ma, czy nie ma jakiegoś człowieka podejrzanego, jakiegoś agenta albo coś.